Lokalna grupa działania Razem ku lepszej przyszłości ma już 10 lat. Jubileuszowe spotkanie wszystkich członków grupy odbyło się w Parisel Palace w Klimkach. O początkach jej powstania opowiedziała nam inicjatorka powstania LGD Kazimiera Goławska, była wójt gminy Łuków, oraz Marek Czub, wójt gminy Stoczek Łukowski. 27 maja zebraliśmy się w Stoczku, żeby stworzyć lokalną grupę działania, bo to dawało szansę, żeby zdobyć unijne pieniądze. Byliśmy już trochę w Unii, dowiedzieliśmy się, że można sporo milionów złotych dostać i to na różne działania. Ważne, żeby z dołu, od społeczeństwa, od przedsiębiorców, od mieszkańców naszych wsi, w gminach łukowskich, wypłynęły wnioski, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Dołączyli do nas z powiatu rudzkiego, dołączyły do nas 3 gminy i w ten sposób powstała lokalna grupa działania. Nazwaliśmy ją Razem ku lepszej przyszłości. To była nowość i tak naprawdę wielka niewiadoma. Czy uda się stworzyć jakiś organizm, który będzie aplikował środki europejskie? Czy uda nam się stworzyć strategię? Czy uda nam się zarejestrować stowarzyszenie? Wreszcie, czy uda nam się na tyle skuteczny być, żeby otrzymać to wsparcie europejskie? Czas pokazał, że to jest naprawdę jeden wielki sukces. Bo to nie tylko te twarde projekty w postaci dróg, wodociągów, kanalizacji, ale również właśnie te miękkie, te projekty, które aktywizują lokalną społeczność. Te świetlice, w których miejsce znajdują koła gospodyń wiejskich, znajdują stowarzyszenia różnego rodzaju, młodzież, sportowcy. To wreszcie imprezy okolicznościowe, to wreszcie centra integracji społecznej. To jest bardzo dużo różnego rodzaju projektów, które aktywizują lokalną społeczność, ale co najważniejsze, to co zresztą w naszej nazwie jest, Razem. To jest to przewodnie hasło, ten wyraz, który jednoczy nas wszystkich do wspólnych celów. W powiecie łukowskim wójtowie, niezależnie od tego, w jakim politycznym kościele się modlą, niezależnie od tego, do jakiej partii należą, czy no, jakie poglądy mają, to w sprawach, które dotyczą rozwoju naszej wsi, zawsze współpracowaliśmy naprawdę doskonale. Było dużo takich właśnie projektów, które pozwoliły utrwalić ziemię łukowską z Armatami pod Stoczkiem, Sienkiewicza, Krzywda, nasze łukowskie amonity. I wierzę, że w powiecie łukowskim, zresztą i w całym województwie, w województwie lubelskim, pieniądze unijne będą zawsze dobrze wykorzystane. Oj, było jak najwięcej. Te 10 lat pokazało, że praktycznie nie ma gminy, nie ma samorządu, a może nawet nie ma miejscowości, w której nie byłoby śladu działalności lokalnej grupy działania. To jest olbrzymi sukces wszystkich mieszkańców, wszystkich działaczy samorządowych, całej grupy lokalnej grupy działania. Jak dziś działa lokalna grupa działania? O tym mówiła nam jej prezes Sylwia Romańska-Węzik. Lokalna grupa działania jest od samego początku stowarzyszeniem trójsektorowym. Było i jest. Czyli współpracują gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszaru LGD. Początkowo 12 gmin założycielskich, teraz 10. Czyli teraz skupiamy się wokół powiatu łukowskiego. 50% środków przeznaczonych jest na rozwój przedsiębiorczości. Pozostałe środki są przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. I to zarówno po te środki mogą aplikować gminy, jednostki samorządowe, ale również mieszkańcy poprzez organizacje pozarządowe, które są na naszym terenie. 10 lat działalności lokalnej grupy działania to czas wspólnej, wytężonej pracy, której efektem są projekty, szkolenia i spotkania oraz ponad 16 milionów złotych pozyskanych dotacji, głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas jubileuszowego spotkania goście mogli osobiście przekonać się, na co zostały wydane unijne pieniądze. Gminy przygotowały specjalne prezentacje, których skrót teraz Państwu zaprezentujemy. Opowiem Wam dzisiaj historię prawdziwą, a wątek jej oczywisty. Starsi mówią piękna, a młodzież
krakowska. Rzek i włodarze, mieszkańcy tej ziemi, ludzie nieco się znający. Pracujmy nad naszym pięknym krajobrazem, działajmy więc wszyscy razem. Wszyscy.